towarzystwem w sumie jestem bardzo długo związana, bo od chwili przejścia na emeryturę to ja byłam członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, a potem jak pan Andrzej Święczak przestał być prezesem, więc jego miejsce ja zajęłam i uważam, że dalej kontynuuję to wszystkie przedsięwzięcie, które było realizowane wcześniej, ale zajęłam się również nowymi sprawami, to znaczy organizowaniem plenerów malarskich, organizowaniem polsko-czeskiej kultury chrześcijańskiej, po prostu tą działalnością wydawniczą. Wydaliśmy już bardzo dużo książek, z czego jestem dumna, bo te książki dotyczą Bielawy i dotyczą Bielawy starej i nowej. Dotyczą również przemysłu włókienniczego, który z początku bardzo dobrze był w Bielawie rozwinięty, a już jego nie ma, a szkoda, bo to naprawdę były tkaniny przepiękne, wysyłane nie tylko za granicę, a w Polsce były naprawdę doceniane. No, udało nam się wydać Kronikę Bielawy od czasów najdawniejszych do 2004 roku, co pan Krzysztof Bóg napisał. To naprawdę bardzo taka znacząca pozycja. Są książki Bielawa wczoraj i dziś pana Łazowskiego Tadeusza. Też są piękne, to są piękne albumy, gdzie są widokówki starej Bielawy i widokówki nowej Bielawy. Są również, jest książka Bielawianie, która zawiera bardzo dużo takich informacji od osób, którzy przybyli do Bielawy w 1945-1946 roku i to są ich wspomnienia. Pan Krzysztof Ludro spisywał te wspomnienia i to jest w tych książkach ujęte. W towarzystwie w tej chwili jest 61 osób. Ja się cieszę, że jest tyle, chociaż uważam, że powinno być dwa razy tyle. Chociaż składki naszego towarzystwa są niewielkie, także myślę, że też to powinno innych zachęcić do tego, żeby do nas wstąpili i żeby po prostu coś zrobili na rzecz miasta. Bo to, co my wykonujemy, to później pozostaje po nas. I to jest właśnie to sedno naszego działania, że każdy będzie wspominać, co myśmy wydali, ile plenerów myśmy zorganizowali, bo obrazy, które powstają na plenerze, zostają w Bielawie. Angażujemy się też w te polsko-czeskie dni kultury chrześcijańskiej, więc uważam, że to jest taki, taki bardzo też dobry moment, żeby zjednoczyć wszystkich ludzi, bo te dni kultury chrześcijańskiej odbywają się pod hasłem bądźmy rodziną. I właśnie tak myślę, że wszyscy powinniśmy być tą jedną wielką rodziną.